Ewa Błaszczyk gościła dziś w studio pytania na śniadanie. W rozmowie z prowadzącymi opowiedziała o tym, jak czuje się Ola, która 24 lata temu zapadła w śpiączkę. Córka Ewy Błaszczyk zapadła w śpiączkę po tym, jak zakrztusiła się tabletką. Jej mama od tego czasu wciąż szuka pomocy w przywróceniu córki do zdrowia. Aktorka w dzisiejszym wydaniu pytania na śniadanie opowiedziała o tym, że jej córka musiała trafić do szpitala. Jaki jest jej stan, wstrząsająca historia Dominiki w pytaniu na śniadanie? Dziś, w pytaniu na śniadanie wyemitowano reportaż o Dominice, która zapadła w śpiączkę. Najpierw pojawiła się depresja spowodowana przez hejt ze strony rówieśników. Później próbowała targnąć się na swoje życie. Dziewczynka spędziła w klinice budzik 15 miesięcy. Trudna rehabilitacja przyniosła skutki i pomogła w wybudzeniu Dominiki. Córka Ewy Błaszczyk zachorowała, Ola Janczarska, która 24 lata temu także zapadła w śpiączkę, nie miała tyle szczęścia, co Dominika. Do tej pory się nie wybudziła, a do tego zachorowała. Ewa Błaszczyk opowiedziała o szczegółach Claudii Carlos i Robertowi L. Gendy na antenie TVP.